Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy planują w tym roku usunąć azbest ze swojej posesji, do złożenia wniosku w terminie do 31 stycznia w Urzędzie Gminy w Pruszczu. Informujemy, iż od stycznia tego roku zmieniła się stawka opłaty za odpady. Wynosi ona 17,50 zł miesięcznie od osoby. Jednakże właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą skorzystać z ulgi za odpady w wysokości 1 zł od osoby miesięcznie. Aby uzyskać częściowe zwolnienie, należy złożyć nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziękuję. 11 stycznia w Serocku odbył się charytatywny mecz piłki siatkowej pomiędzy radnymi a urzędnikami. Na czele drużyny z Urzędu Gminy stanął wójt Dariusz Wądołowski, a samorządowców poprowadził przewodniczący rady Piotr Radecki. Zwycięzcami spotkania zostali radni, wygrywając 2-1. Zebrana podczas imprezy kwota 870 zł trafiła do skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorzy spotkania to Szkoła Podstawowa w Serocku, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Serock i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Świetna zabawa, szczytny cel. Gratuluję Państwu chęci, odwagi i w ogóle tego, że zechcieliście gościć na naszej sali. Przyjemnością. Właśnie w przeddzień kolejnej edycji WOŚP-u. Podziękować pomysłodawcom, czyli tutaj dyrekcji Szkoły Podstawowej w Serocku, że nas zmotywowali do tego, abyśmy ten mecz dzisiaj rozegrali. Mieliśmy grać już wcześniej, ale myślę, że dobrze się złożyło, że ten mecz odbył się właśnie dzisiaj, w przeddzień wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję mojej drużynie, że zrobiliście to. Dziękuję, szanowni Państwo, za ten aplauz. Ja oczywiście dziękuję swoim zawodnikom, swojej drużynie, ale przede wszystkim gratuluję wygranym. Myślę, że ten puchar zostanie przekazany na licytację. 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Pruszcz zorganizowany został tradycyjnie przez GOKSiR oraz dwa sztaby działające w szkołach w Pruszczu i w Serocku. Pieniądze zbierano do puszek na licytacjach oraz loteriach. Frekwencja podczas finału przerosła oczekiwania organizatorów. Łącznie mieszkańcy naszej gminy podarowali 33 878 zł. W Serocku zebrano 12 041 zł, a w Pruszczu 21 837 zł. Są to rekordowe kwoty. Zebraliśmy o 14 tysięcy więcej w porównaniu do zeszłego roku. Mieszkańcy naszej gminy kolejny raz pokazali, że mają wielkie, otwarte serca.